To nagranie jest dla osób, które aplikowały z nami na University of Greenwich, które się znajduje w okolicach dzielnicy Greenwich, dla tych osób, które nie znają Londynu, w okolicy Canary Wharf. Jak wygląda cały proces aplikacji? Więc złożyliście aplikację u nas na stronie motivationacademy.org.uk. Następnie do 3 dni powinniście dostać maila ze szkoły z potwierdzeniem aplikacji. Ten mail może przyjść z domeny Oxford International, który współpracuje z University of Greenwich i gdzie przeważnie studiujecie rok zerowy. Jak to dokładnie wygląda? Oxford International pracuje razem z University of Greenwich. Zajęcia odbywają się w tym samym kampusie, natomiast jest to partnership właśnie na roku zerowym. Cały dyplom ukończenia studiów oraz nauczyciele i tak dalej są z głównego kampusu, ale nie zdziwcie się, że na ofercie ze szkoły czy maile ze szkoły będziecie otrzymać od ich partnera, tak zwanego Oxford International. Jak wygląda cały proces aplikacji? Tak jak mówiłam, po 3 dniach powinniście dostać potwierdzenie aplikacji. Jeżeli tego nie otrzymaliście, napiszcie wiadomość na WhatsAppie do swojego agenta z informacją, że złożyliście aplikację u nas na stronie 3 dni temu i do tej pory nie otrzymaliście potwierdzenia złożenia aplikacji do University of Greenwich. Następnie do 7 dni roboczych powinniście od szkoły otrzymać tak zwanego maila z conditional offer. Co wtedy musicie zrobić? Po pierwsze, musicie tą ofertę zaakceptować. Nawet jeżeli aplikowaliście na kilka uniwersytetów razem z nami, to tą ofertę musicie zaakceptować. W mailu będziecie widzieć link, na który musicie kliknąć. Musicie następnie wpisać tam swój numer studenta i pozostałe dane. Często macie problem ze znalezieniem numeru studenta. Przeważnie jest on napisany w tytule maila z conditional offer. Jeżeli go tam nie ma, to w załączniku maila znajdziecie załącznik, który się nazywa conditional offer i tam na górze jest chyba jak się mylę 6 cyfr i to jest wasz numer student. Co dalej musicie zrobić z tą aplikacją? Oczywiście musicie spełnić pozostałe conditions, żeby zostać zaakceptowanym do szkoły. Przeważnie jest to dosłanie personal statement, czy to jest osób, dlaczego chcecie studiować, copy ID, jeżeli jest to polskie ID, to muszą być wysłane dwie strony, lub paszport, następnie wasze świadectwo oraz tłumaczenie świadectwa. Kolejnym z warunków otrzymania unconditional offer jest test językowy. W załączniku macie voucher na 130 funtów, dzięki któremu za swój test językowy zapłacicie tylko 50 funtów. Więc tak, macie zaakceptowaną ofertę, dosłane wszystkie dokumenty do szkoły poprzez maila oczywiście. Macie zabukowany test, mam nadzieję, że już ten test jest nawet zdany. Co będzie się działo dalej? Jeżeli zdacie test językowy, otrzymacie certyfikaty tego testu. Co musicie zrobić? Najlepiej wysłać te certyfikaty do szkoły oraz do nas na maila. Oczywiście się zaraz pojawi pytanie, na jakiego maila mamy dosyłać te certyfikaty. To jest cały czas ten sam e-mail, czyli ten e-mail, z którego otrzymaliście swoją conditional offer. Pamiętajcie, żeby zawsze w odpowiedzi do szkoły czy wysyłaniu jakichś dodatkowych dokumentów dopisywać e-mail swojego agenta w opcji CC. Pamiętajcie, żeby testy wysyłać w formie PDF-a, czyli tak jak je otrzymywaliście. Nie wysyłajcie żadnych screenshotów do szkoły, to musi być pełny PDF. Więc jeżeli już macie zdany test, wysłane wyniki do szkoły, zaakceptowaliście ofertę i wysłaliście wszystkie dokumenty, które były wypisane jako conditions, do 7 dni powinniście otrzymać od tego momentu unconditional offer. Jeżeli tej oferty po 7 dniach nie otrzymujecie, musicie napisać do szkoły maila z informacją Hi, I passed my English test, I sent the certificates, I met other conditions, could you please send me unconditional offer? Jeżeli od tego maila miną 3 dni i tego unconditional offer nie dostaniecie, napiszcie wiadomość na WhatsAppie do swojego agenta z pełną informacją, imię, nazwisko, numer studenta oraz informację, że spełniliście wszystkie conditions, a dalej nie macie swojej unconditional offer. W momencie, kiedy macie już unconditional offer, to nasza praca jako agenta jest już zakończona. Oczywiście, jeżeli nie masz potwierdzonego wniosku jeszcze o student finance, no to tutaj będziemy jeszcze dalej w kontakcie. Natomiast jeżeli chodzi o samą szkołę,
to tak naprawdę enrollment, rejestracja już nie należy do naszych obowiązków. Powinieneś dostać, jeżeli zbliża się czas, kiedy powinieneś rozpocząć zajęcia w szkole, definitywnie otrzymasz maila z rejestracją i enrollmentem do szkoły. Kolejnym krokiem będzie induction. Jeżeli na tym etapie masz jakieś problemy, to musisz napisać maila do Timiki. Tutaj na końcu podamy adres mailowy, numer telefonu i imię tej osoby, która będzie się opiekować Twoją aplikacją lub rozwiązywać Twoje problemy w momencie rejestracji. Oczywiście, jeżeli na tym etapie lub po rozpoczęciu nauki stwierdziłeś, że nie chcesz studiować w tym uniwersytecie, że kierunek Ci nie odpowiada lub zwyczajnie na kolejny rok chcesz zmienić szkołę lub kierunek, to tutaj zgłoś się definitywnie do swojego agenta, żebyśmy mogli Ci pomóc dalej kontynuować wybraną edukację.